To jest Looney Baby Yoda i właśnie otrzymałeś dzienną dawkę Looney. 12 milionów i 300 tysięcy. To tyle w zaokrągleniu osób. Weszło do gry, aby zobaczyć, jak Travis Scott robi koncert na skalę całej wyspy Fortnite, bijąc przy tym rekord osób w grze ustalony w lutym zeszłego roku, kiedy to inny artysta muzyczny Marshmello zrobił koncert w przyjemnym parku. Nie no, Marshmello, dalej cię uwielbiamy, ale Travis miał lepszy koncert. Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przekażę wam kilka ciekawostek na temat eventu, jakim jest koncert Travisa Scotta, a następnie skupimy się z powrotem na nadziejach Midasa i reszty agentów. A więc, jestem pewien, że każdemu z was podobał się koncert Travisa. To niesamowite, co przygotowali dla nas twórcy gry. I bardzo jasno widać, na co poszły miesiące ciężkiej pracy w tak nietypowych czasach. Uwagę graczy przykuł sam Travis, efekty świetlne czy astrojack na planecie. I to nic dziwnego. Trudno było od tego oderwać wzrok. Ale z tego powodu właśnie przy pierwszym obejrzeniu tego koncertu wielu osobom mogło umknąć kilka mniejszych ciekawostek. Pierwszą z nich jest stara mapa. W jednym z moich poprzednich filmików wspomniałem wam o tym, że na stroju Astrojacka na globusie jest widoczna stara wyspa z trzeciego sezonu. To doprowadziło mnie do przypuszczenia, że Travis może nas tam zabierze na swoim koncercie. I tak też się stało. Tak jakby. Stara mapa się pojawiła. Tylko na chwilę i w oddali, ale to zawsze coś. W momencie, gdy wszyscy gracze zostali wzięci na podróż w kosmos, można było dostrzec wyspę, na której były miejscówki ze starej mapy. Co ciekawe, kształt tej wyspy jest nieco inny. Jakby tekstura jest ta sama, widać tu wykrzywione wieże, zalew zdobyczy i tak dalej, ale jest kilka nietypowych miejsc, jak na przykład wybrzeża. Na starej wyspie nie można było pływać, a kontakt z oceanem kończył się samolikwidacją. A tutaj na tej wersji starej mapy są wybrzeża takie jak na dzisiejszej wyspie. Na sam koniec tej części koncertu zostajemy przeteleportowani przez motylka. Ojejcie, byłoby tak epicko, gdyby stało się to. Nie dziwię się, że wiele osób chce wrócić do starej mapy chociaż na dzień. Spędziliśmy na niej w końcu aż 2 lata i to tam były najlepsze eventy. Czyli tak, stara mapa się pojawiła. Ale uwaga, stara mapa w tej formie już była w grze nie raz. Pamiętacie te góry i wyspy, które były widoczne w oddali ze starej wyspy? Jeśli byście sprawdzili, co tam jest, to ujrzelibyście tą samą teksturę wyspy, nałożoną na inne wyspy. To był taki wypełniacz tła. Pamiętam, że na podstawie tego powstawały teorie mówiące o tym, że stęchły skład wróci, bo był taki czas, że nie było go na wyspie. Dobra, zanim skończymy wspominać starą wyspę, warto jeszcze zwrócić uwagę na motylka. Dla tych, co nie wiedzą, to motylek jest powracającym motywem Fortnite. W skrócie, przybysz w 4. sezonie wystrzelił rakietę, która zostawiła wyrwę na niebie, z wyrwy następnie przybyła kostka Kevin, ta kostka kilka miesięcy później wybuchła i zabrała graczy do punktu zerowego, gdzie spotkaliśmy takiego samego motylka, który nas przeteleportował z powrotem na wyspę, tak samo jak na koncercie Travisa. Warte uwagi jest też to, że specjalnie na ten event twórcy gry przygotowali animację pływania pod wodą. W pewnym momencie wody się uniosły bardzo wysoko i mogliśmy zaobserwować piękną animację meduzy czy Astrojacka pod wodą. Ale teraz skupmy się na samym pływaniu pod wodą. Niestety nie byliśmy tam jakoś długo. Mogliśmy pływać w bok, ale nasza postać i tak sama płynęła do góry, nawet jeśli nic nie wciskaliśmy. Ale to, że taka animacja teraz istnieje, otwiera drzwi na wiele możliwości. Nie zdziwię się, jeśli twórcy gry kiedyś dodadzą na mapę podwodną miejscówkę na wzór na przykład Atlantydy. To byłaby ogromna zmiana. Od ponad 2 lat non-stop zwiedzamy ląd. Tak, kilka tygodni temu można było wejść pod wodę, ale to było z powodu błędu, który został szybko naprawiony. Taka miejscówka byłaby pewnie ciężka do zrobienia. Trzeba byłoby to jakoś zbalansować i rozwiązać problem strefy w takim miejscu. Oj, tak przy okazji, to pod wodą był nie tylko Astrojack, ale też i Skull Trooper. Poza tym, wracając do kosmosu, to tutaj premierę miał nowy utwór Travisa. Tak jak nam obiecano, Travis zaśpiewał po raz pierwszy piosenkę The Scots. Jej nazwa wzięła się z tego, że występuje w niej też raper Kid Cudi. Travis Scott ma w swojej nazwie Scott, a Kid Cudi ma na imię Scott. Tak przy okazji, to inna piosenka Travisa pod tytułem Sicko Mode, która też była na tym koncercie, przebiła ostatniej nocy 1 miliard odtworzeń na Spotify'u. Ponadto wraz z premierą nowej piosenki Travis Scott na światło dzienne wypuścił też kolekcję ubrań i nie tylko, powiązanych z Fortnite. W jego oficjalnym internetowym sklepie można kupić koszulki z globusem Astrojacka, karabin Nerf Scara z zamalowaniem Astrojacka, czy jego fortnite'owe figurki.
Swoją drogą, to dajcie znać w komentarzach, który moment tego koncertu spodobał wam się najbardziej. Przez cały koncert pojawiło się kilka motywów. Travis zabrał nas pod wodę, rozpalił ogień na całej wyspie, kolorowe struny, błyskawice, zielone konstelacje i nawet zabrał nas w kosmos. Mój ulubiony motyw to chyba ogień. Myślę, że jako ciekawostkę na temat tego eventu można też uznać to, że do sklepu po pierwszym koncercie trafił agent chaosu. I no, ten koncert to rzeczywiście był chaos, ale jaki? Okej, to tyle o koncercie, ale mam dla was jeszcze kilka innych bardzo fajnych ciekawostek. Fortnite ogłosiło kolejny ogromny turniej pod tytułem FNCS Invitational. Kilkaset graczy z poprzednich turniejów, i nie tylko, zostanie zaproszonych na nową edycję FNCS, która rozpocznie się 9 maja i potrwa kolejne 3 tygodnie. 2 maja rozpoczną się otwarte eliminacje dla graczy z Ligi Mistrzowskiej. Wspominam o tym, ponieważ do wygrania będą pieniądze z puli aż 2 milionów dolarów. Oraz z powodu tej grafiki. Jest na niej widoczny bananek, którego nie widzieliśmy jeszcze w grze. Uwaga, to tylko moje przypuszczenie, ale moim zdaniem ten biało-złoty bananek będzie stylem zawezwania do grywki w tym sezonie. By the way, czempioni FNCS otrzymali ten oto wyjątkowy zbierak. Na świecie ma go tylko 28 osób, co czyni go najrzadszym przedmiotem Fortnite. Ogólnie. W temacie fabuły chciałbym jeszcze raz poruszyć temat inżynierki. Ostatni raz mówiłem o niej chyba miesiąc temu i nie było powodu, aby do tego wracać. Kilka dni temu jednak Top 5 Gaming udostępnił bardzo ciekawe znalezisko z plików gry, które uzyskał dzięki Lukasowi. Ale po kolei. Inżynierka to ta oto ładna pani. Midas w swoim pokoju trzyma jej portret w ramce. W ten sposób gra daje nam znać, że Midas jest z nią w jakiś sposób powiązany. To może być jego córka, partnerka, o tym dopiero się dowiemy. Ale co ciekawe, jej nazwa to inżynierka, co zdradza nam, że to właśnie ona może stać za powstaniem narzędzia zagłady. Jej nazwa z pliku gry wskazuje na to, że byłaby odpowiednią osobą do tego. Okej, ale o tym już mówiliśmy. Nowe odkrycie na temat tej postaci i narzędzia zagłady jest tutaj. Na teksturze Notesu, który znajduje się w pokoju Midasa. Obok zdjęcia inżynierki. Widać na nim fragment logo organizacji Alter albo symbol burzy, narzędzie zagłady i zbierak Oro. To nam podpowiada, że Midas i inżynierka mogą użyć tego zbieraka do wchłonięcia burzy i jej energii. Włazy pod wodą wokół agencji wypuszczają z siebie fioletowe światło, takie same jak burza, więc to by miało sens. Swoją drogą, to dalej uważam, że Oro to Midas po użyciu narzędzia zagłady. Moim zdaniem, po użyciu tego narzędzia Midas po prostu zostanie zniszczony i zostanie po nim tylko jego złoty szkielet. Na koniec ciekawostka na temat pakietu magmowych legend. Kilka dni temu Fortnite trafił do sklepu Play na Androidach i nie trzeba pobierać już tej gry ze strony Epic Games. Co ciekawe, przez jakiś czas tylko na Androidach Fortnite w wersji ze sklepu Play można było kupić pakiet magmowych legend. To zostało szybko naprawione, ale myślę, że powrót tego pakietu można uznać za pewny, ale dalej nie znamy dokładnej daty powrotu. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.